serdecznie w kolejnym odcinku Zbuntowanej. My sobie zaczynamy bardzo wcześnie, ponieważ Miranda mi się zerwała z łóżka do toalety, a teraz sobie podjada o 4 nad ranem, bo jest głodna. Już jej się pojawił brzuszek, proszę bardzo. Więc jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby razem wspólnie przeżywać jej ciążę oraz doczekać narodzin dziecka. Tutaj, moi drodzy, jeszcze chciałam wam pokazać, że poza odcinkiem też rozmawiałam trochę z rodzicami, więc nam tutaj relacje ładnie rosną. Już jesteśmy bliscy przyjaźni z nimi, więc myślę, że spróbujemy też ich zaprosić może, jak nam się dziecko urodzi. To nie byłoby chyba takie głupie. Ale dobra, niech ona umyje rzeczywiście ładnie po sobie. Trzeba troszkę posprzątać też, więc niech to również zrobi, bo nikt tego za nią nie zrobi. I sobie prysznic może potem wziąć. Nasz Wicek śpi. On ostatnio nadrabiał sobie punkty, bo stracił niestety przez jakieś tam przez jakąś akcję w pracy stracił właśnie 2 punkty i musiał nadrobić charyzmę oraz chyba technikę, jeśli się nie mylę. Więc sobie odsypia teraz, bo on na 8 idzie do pracy. O, właśnie wstaje, o. No dobra. To niech sobie zje śniadanko. Tak przed pracą, jak już pościeli łóżko, oczywiście tak. Miałam im zmienić to łóżko, ale aktualnie nasz stan konta nie wygląda najlepiej, ponieważ kupiliśmy sobie samochód za 12 tysięcy simoleonów. Nie myśląc w ogóle o tym, że przyjdzie dziecko na świat i ciekawe, gdzie ono będzie spało. Tak, troszkę chyba nie przemyślałam do końca sytuacji, ale trudno. Widzę, że Miranda też jest głodna, więc niech sobie zje znowu. W jej stanie to, wiecie, normalne. Ogólnie Mirandka sobie też coś tam się uczy gotowania. I... O, Wicek już jedzie do pracy, okej. Ale ty w ogóle nic nie zjadłeś, chłopie. I ja jej tutaj uczę ją tego wszystkiego. O, już tego nawet nie ma. Ona się już nauczyła tych wszystkich fizjologii, dożywotniego szczęścia i tak dalej, wiecie, o co chodzi. Teraz pozostało jej czytanie książek. A nie! Fizjologii jeszcze się nie nauczyła. Właśnie coś mi tu nie pasowało. Źle kliknęłam. Ale tego dożywotniego szczęścia się nauczyła, opieki nad dziećmi, pora dla par i została jej fizjologia i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Ja jej właśnie wydaje, żeby ona się tego uczyła, no bo tak. Siedzi w domu, więc niech się uczy. A ty jedz to szybko i do pracy, won. Tak? Spóźnisz się, Wicław. Trudno. Idź do pracy, bo ja nie chcę, żeby się spóźnił, bo wczoraj miałeś nieprzyjemności. Ale to za ciebie doje twoja żona. Czekaj. Zjedz to. Chowaj reszki, posprzątaj. I w sumie to możesz jeszcze zadzwonić do matki i do ojca. Tak na dobry początek dnia, a dopiero potem się pouczysz tej fizjologii. I tak to będzie wyglądało, moja droga. Czyli dużo pieniądzów, bo my potrzebujemy zrobić pokój dziecku. Więc tak. Do matki może zadzwonić. Zobaczcie, że tutaj już z Fakundem, z ojcem zeszło nam wrogość. Udało nam się wbić tą fizjologię i Karoluch mamy? Weź pocztę, zapłacimy rachunki. No, rzeczywiście mamy trochę syfu na tym podwórku, więc się nie dziwię. Podnieś to, posprzątaj, użyj środka owadobójczego. W ciąży takie rzeczy robić, no niestety. Musimy sobie jakoś radzić. Idziesz? Ojej, się w tej siku mocno. O, wróciłeś, Wicek? A, bo dostałeś awans, hit. A to podobno... To nic, podobno możesz iść dalej do pracy. Nauczyłam się od Karli, ale to tylko... Dobra, na godzinę to się nie opłaca. Jezus, potrzebujesz kondycji na maksa już? I technikę. Ale wpadło nam trochę kasy, to tyle dobrze. Kondycję i technikę, dobra, na razie to ucz się techniki, bo to mamy, a do kondycji potrzebujemy sprzętu. Co się stało? Weź, dobra, idź najpierw do toalety. Zwykle to lustro mi tutaj ciągle wadzi. W tej łazience. Skorzystaj sobie, weź jeszcze prysznic zapobiegawczo. I może idź się strzemnij chwilę. A Wicek, no niech on wbija tą technikę. No bo co? Do pracy potrzebujemy, tak? A potem będzie skakał na skakańce.
Ktoś do ciebie dzwoni. To może odbierz, bo może to rodzice. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to ktoś godny naszej uwagi, czy nie może. Tak. Dajcie spokój. Idź spać. Nie oglądaj tego, śpi. Dobra, niech sobie pogląda tą kapę, bo to jej podniesie zabawę. Tak, moi drodzy, nie wiecie o tym, że oglądanie narzuty na łóżko podnosi zabawę? Spróbujcie, koniecznie. Mówi co? Uczysz się? To my tutaj chyba zrobimy małe cięcie, żeby ci nie przeszkadzać, prawda? Znowu kararuchy, kurde bele. No dobra, zajmij się nimi. Ja nie wiem, gdzie one tu ważą. Gdzieś za domem, kurczę. Ciężko w tym śniegu. Tylko proszę, żebyś mi nie urodziła na dworze. Co się stało? Brudny prysznic? Ja tu nie widzę żadnych karaluchów, Miranda. I na boso po tym śniegu. Użyj środka może. Tak, dzisiaj po prostu załatwiamy karaluchy. A Picek sobie poszedł już spać, bo on był na joggingu. Wbił sobie jeden punkt chyba, czy tam poprawił sprawność, nie wiem, ale wbił sobie technikę na pewno. O nie, Miranda ma katar, tylko nie to, Miranda. Do domu. Do domu, przestań beczeć. Żadnego kataru. Weź sobie coś zjedz jeszcze, kochana. W ogóle mamy zimę, więc tak sobie... W sumie to zaraz będzie wiosna. 3 dni nam zostało do końca zimy. Bo chciałam zrobić takie prowizoryczne przyjątko wigilijne. Chyba nie tej zimy, kochani, nie? Bo w 3 dni to mi się raczej nie uda tego osiągnąć. Chociaż... Jakbym się postarała, to kto wie. Tymczasem Mirandka w szamie znowu. Ciekawe, kiedy ona zacznie rodzić. W ogóle i tu gazet leży, trzeba tu posprzątać znowu. Się nie wierzę, mamy karaluchy, taki bajzl wszędzie, naokoło. Tak, Miranda. Możesz iść spać? Nie możesz jeszcze iść spać, więc będziemy się uczyć zabezpieczeń przeciwpożarowych. A nie, ona kaszle, Boże, myślałam, że narodzi. Mam nadzieję, że to nie zaszkodzi twojemu dziecku, że ty masz, że jesteś chora w ciąży. Co? W ogóle komp jest niewyłączony, nie? Ech. Tacy jesteście bogaci nagle? No ten brzuszek już ma fajny. Co nie? Ciekawe, co nam się urodzi. Ja kurczę, w sumie nie mam żadnego imienia dla tego dziecka, więc... Nie pomyślałam. Znowu będzie problem. Jakby tu je nazwać? O, naprawdę? Co ty tam... się dowiadujesz, takie miny robisz, Miranda. W ogóle ja proponuję, żeby ona jednak poszła spać. Na razie. Kochani, zaczął się poród! A ja nie mam imienia! No! Zaczęło się! O-o! O-o, to chłopiec! O, żeby kablą nabna! W siebie? Kremle, tiż! O Boże, pewnego ponurego poranka Wicek otrzymuje poufną notatkę informującą go, że kilku został oskarżonych. Oczywiście, że ich spisać. Nie ma pobażania. Jest, udało się, jesteśmy pochwaleni. Jest, jesteśmy astronautą, wow! I mamy syna z tej okazji, w ogóle ile się dzieje. Nazwę go Diego. Mamy syna! Obejmij go.
Obejmij go i daj mu jeść. My nie mamy łóżeczka nawet dla niego, ej. O, kto tu wrócił? Wrócił tatuś samą... Wrócił tatuś samą porę, co... I przywiozł jakąś koleżankę ze sobą. Cieszę się bardzo. To ją teraz pożegnaj grzecznie. I jedź do pracy. Do 15 jeszcze trochę zarobisz pieniędzy. Tak. To było szczere. Jej, mamy synka. Mam nadzieję, że będzie piękny. Kochani, co tu się dzieje? Nasze dziecko leży na podłodze. Dlaczego? Dlaczego? Podnieś go. Go jeszcze obejmij. Please. I mamy dla niego miejsce w łóżeczku. Tak, dobudowało nam pokoik taki niewielki. Na razie jest bardzo skromny, bo... No bo tak. Tak. No bo tak. Jest skromny, ponieważ nie mam za dużo rzeczy dla dzieci jeszcze z modów. I nie miałam za bardzo co tutaj po... wkładać do tego pokoiku. Poza tym taki mały szkrab przecież wiele nie potrzebuje. A my się tutaj może zajmiemy Mirandą. Zaprojektuj może ubranie codzienne. Chciałabym zobaczyć, co ty tam jeszcze masz. Co ty robisz? Zostaw go. Po co go bierzesz? Przecież... Ziomalko. O co jej chodzi? Ja sobie oczywiście potem jeszcze poprawię ten pokoik i w ogóle... Miranda, przestań kaszleć i weź to dziecko! To nazwisko muszę im koniecznie zmienić, bo jest śmieszne. Chociaż wiecie, byłoby takie... Ty nie masz żadnych ubrań kupionych. Masz takie bardziej, powiedziałabym, że letnie te ciuszki, ale my... Ale u nas już, wiecie co, wiosna się zbliża, więc może... Którą tu wybrać? Tą? Czy tą? Różnica niewielka, ale jednak. Jeszcze jest taka z byłymi nóżkami, ale to już... Na razie może wezmę i to. Tak mi się coś wydaje. Oraz... Zobaczymy, co tam słychać w makijażach i włoskach. Wiecie co, włosków jej nie zmieniałam, bo jednak nie mam żadnych ciekawych fryzur, ale... Dałam jej na usta troszkę koloru, żeby nie były takie blade. Moi drodzy, stopniał śnieg. A co to znaczy? To oznacza, że możemy kopać! La 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 la, wiosna, pora kopania! Tak, tylko że nie pod ogródek, tylko kopiemy pod skarb, tak. Ej, w ogóle jak mam relacje z naszymi rodzicami? Ej, już są takie spoko. Zadzwonimy do nich jeszcze dwa razy najpierw. Gadu, gadu. Przewijamy. Proszę bardzo, widzę, wrócił z pracy i... przyniósł kolejną kaskę, więc... bardzo fajnie. Patrzcie, ej, zaprzyjaźniliśmy się z tatą. Tak, tata został naszym przyjacielem, zobaczcie. Czyli już mamy połowę zaliczoną. I mama też, czyli... moi drodzy. Praktycznie mamy zaliczone wyzwania w tym momencie, jeśli zaprzyjaźniliśmy się z rodzicami. Tak, do komputera. A widział tyś, że masz dziecko? Co ty na to? Syn ci się urodził? Nie, musiał odpalić tego kompa, musiał. No dobra, w takim razie okej. Okay. Mamy już wyzwanie zaliczone. O. Tatuś wziął dziedziusia. A dziedziuś zrobił kubkę. Mogę tego używać po prostu. On spał, dlatego nie można było nic z tym zrobić. Uf. No, zmień mu pieluszki, jak na tatusia przystało. Pięknie. I obejmij go. I może go włożyć. Co tobie znowu jest? Weź posprzątaj trochę w tym swoim domu. Znowu śnieg sypie, nie? W sumie zostało nam jeszcze do końca zimy 2 dni. Można by zrobić tą wigilię. Myślicie, że rodzice przyjdą do nas? Czy kiedy ty masz wolne? Ty nie masz wolnego, nawet urlopu nie masz żadnego? Troszkę Lipton. Taka sytuacja nieciekawa, ja chciałabym
zaprosić ich chociaż na jakiś, nie wiem, obiad? Wyrzuć jeszcze butelkę na drugą. A ty idź, zawsze kliknę to lustro przeklęte. Skorzystaj i weź prysznic. Nasz dziedziusiu śpiuch, o jakiś słodziuchny. Tak bardzo słodki. Może spróbuj zaprosić rodziców. Zaprosimy rodziców, żeby już tak wiecie. Zadzwoń do taty. I zaproś rodzinę. Zobaczymy, czy przyjdą. Pochwalimy się dzieckiem. I w ogóle. No cóż, chyba właśnie piekę ciasto. Aha. Czyli oni jeszcze nie są zainteresowani, żeby do nas przychodzić. Taka sytuacja. Dość nieciekawa wciąż, więc... Trochę to jeszcze chyba potrwa. Dobra, skoro już stoisz w tej łazience, to ćwicz przemowy. Amirantka sobie zje spaghetti. Za wiele to my jeszcze gotować nie potrafimy, ale sobie obejrzymy telewizję. Program kulinarny to nam będzie rosła zabawa i też się poduczymy te... Tobie trochę brakuje, mój drogi. Ale ty już masz 9 level, więc musisz wszystkiego nabić do końca i będzie fajnie. Chciałbyś wręczyć podarek komuś i zaprzyjaźnić się z tą. Świetnie, ona co chwilę choruje i powraca do zdrowia, już mu to irytuje lekko. Co się stało? Nie chcesz iść na telewizję? Idź, kochana, idź. Zmień na kulinarny. A ty już masz kulinarny. Więc zaraz sobie bierz punkcik. Tobie troszkę brakuje, więc sobie poczekamy. Zaraz sobie wybieram punkciki. W ogóle myślę, że ja sobie jeszcze pogram oczywiście poza nagraniem. I w przyszłym odcinku będą urodzinki Diego. Jak on jest słodziaśny, znaczy on nie jest słodziaśny, te dzieci się są takie słodkie i urocie. Tato, chodź. Nie dziękuję. Obejmij go. I... Co się dzieje? Czemu? Aha. No tak, matka Polka kochająca, nadopiekuńcza, gwizdnęła dziecko. Proszę bardzo. Weź go od niej. O, poczekaj, możesz tak mówić? Mów do dziecka Diego, chodź tu. Ojejku, jakie to jest urocze, trzeba to uwiecznić, oczywiście. Czy matka odda ci dziecko? Weź go od niej. No oddaj mi go. Daj mi dziecko. Gdzie jest interakcja? Daj mi dziecko. Daj mi dziecko. A ty możesz mu oddać? Podaj Sima Diego, możesz mu oddać. Jakie to jest urocze, jak oni sobie tak przekazują. Ty idź się ogarniaj, a tatuś się zajmie synkiem. Wiesz, ty się... Tatuś też musi mieć swoje 5 minut, więc idź weź tam prysznic. A tatuś tutaj ładnie malutkiego obejmie. Nawet chce się z nim zaprzyjaźnić, więc... maleństwo. Nasze maleństwo. Kurczę, ja ciągle klikam nie to, co trzeba na tej klawiaturze. Czy wy też tak macie? Boję się z nim bawić, żeby nas nie urzygał, ale trudno. O, jak słodko. Dobra. Zanieśmy małego spać, bo już 22, to już jest, myślę, taka pora dla dzieci do spania. A tatuś sobie w szamcie. Jakieś resztki jeszcze. Tutaj mamusia się myje. No i myślę, że się odprężymy i sobie jakoś podniesiemy zabawę małżeńskimi, sprawdzonymi sposobami. Tylko najpierw musimy się najeść. Chowaj resztki, żeby nie zostawiać syfu do rana, bo nie mamy sprzątaczki, więc wiecie. Chodźcie tutaj. Trzeba uczcić narodziny syna.
No, Miranda się naczekała na ciebie, weź się tutaj streszczaj. Ech, jeszcze podusia trzeba poprawić, no przecież. Może no już obejmij, pocałuj. Gorące pocałunki, Barbara w łóżku. W takim razie, moi drodzy, ja się będę z wami już żegnała. Tym pięknym oto uroczym akcentem, gdy nasi zakochani tutaj baraszkują przed snem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że cieszycie się z narodzin naszego synka. I w sumie wyzwanie mamy tak naprawdę już zakończone, ale ja chciałabym jeszcze zaprosić rodziców do domu i w ogóle, więc... Może uznajmy, że to będzie zakończone, gdy oni zgodzą się do nas przyjść i będziemy mogli spędzić razem normalnie trochę czasu i wtedy... Tutaj patrz, tam gdzie nie trzeba, nie? I wtedy myślę, że to tak będzie na 100% zaliczone, więc tak. Więc myślę, że jeszcze dwa odcinki przed nami, spokojnie. Mam nadzieję, że wam się podobało, no i cóż, do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!